Jesteśmy u pana taty z moją Jadzią, moi drodzy, tu jest właśnie Bogdan. I zacząłem nagrywać ten film, ponieważ kapsle nam się dobrze zgrały. Pijemy sobie taki napoik, no i wreszcie w dobrych rękach, czyli znaleźliśmy się w dobrych rękach tutaj u pana taty. A potem otwieraliśmy następne kapsle i razem nam się uda. I udało nam się dzisiaj razem posprzątać, co na poprzednim filmiku na pewno już widzieliście. A teraz jest trzeci kapsel, kolekcjonuj chwilę. No i właśnie jest taka chwila, którą kolekcjonujemy, zapamiętamy na długo i zaraz, teraz zrobimy pauzę, spałaszujemy tutaj jakieś jedzenie, a następnie przeprowadzimy wywiad z tym oto słynnym youtuberem antyśmieciowym. Pauza. Pomyślałem sobie, moi drodzy, że zanim to zniknie, to warto byłoby to uwiecznić, co? I tak jesteśmy u pana taty. Obiad mamy dziś bogaty, bogaty. No to smacznego. Poczekajcie do następnego ujęcia. Moi drodzy, zanim przeprowadzimy krótki wywiad z Bogdanem, który tu się teraz czesze i szykuje, jak widać, chciałbym podziękować tym osobom, dzięki którym to spotkanie doszło do skutku, a pierwszą z nich jest Adam z kanału Ciernikowaty, który przekazał mi hulajnogi. Dzięki ci, Adam. Tutaj jest Ares. No. Drugą osobą jest Artur z kanału Kaniów Czysty jest Przejrzysty, który zakupił jedną z tych hulajnóg, a drugą osobą, która kupiła hulajnogę, bo też kupiła inna osoba drugą hulajnogę, tylko to nie było oficjalnie powiedziane, był mój jeden z moich fajnych widzów, Witold Kostakowski, pozdrawiam ci, Witold. On też kupił hulajnogę, ale powiedział, że mam dać komuś, komu będzie potrzebna, więc przeznaczam drugą hulajnogę dla Artura z kanału Kaniów Czysty, bo ma dwójkę dzieci i tak zrobiłem po prostu. A w środę będzie w Cieszynie, nastąpi oficjalny akt przekazania tych hulajnóg, bo Artur przyjedzie pociągiem do Cieszyna o 21:00, no i to wtedy będzie nagrywane. A teraz przeprowadzamy krótki wywiad z panem od Aresa. Ares nie chce, tam chce, boli tam. Bogdan, chodź bliżej, bo nie będzie słychać, czekaj. Albo jakoś ja się przesunę. Dobra. Dzisiaj patrzyłem na twój kanał i pierwszy film nosi tytuł Dwa pampersy w lesie. I śmieliśmy się dzisiaj, że jak przyjadę za 20 lat do Bogdana, to to będą dwa pampersy w lesie. Jak się zaczęło, powiedz, no. Jak się zaczęło? No. No, zaczęło się od tego, że... W skrócie powiem, sen mnie namówił do filmowania tego wszystkiego, co robię. A bo ogólnie to robię już ładnych parę lat. Sprzątanie po prostu. Dla mnie sprzątanie to jest przede wszystkim, to jest moja podstawa, że tak powiem, dnia codziennego. Wstaję rano, no i idę posprzątać coś na spacerek oczywiście i tak dalej, bo nie mogę patrzeć, jak te śmieci leżą po prostu. Nie mogę wyluzować, jak idę sobie na plażę, czy to na spacerek, na grzyby, to nie mogę wyluzować całkowicie, bo widzę tu butelka, tu śmieci i tak dalej. Jeżeli tego nie ma, to ja jestem na luzie. Mogę się położyć, mogę się zrelaksować, ale jak widzę te śmieci, to nie mogę i muszę je zbierać. No taki już mam charakter i to od kilku ładnych lat. A to, że nagrywam, po prostu namówił mnie syn do tego, żebym dał jakiś przykład ludziom po prostu, żeby nie śmiecili. Ja już nie mówię o zbieraniu, żeby po prostu nie śmiecili, nic więcej. Czyli nie zacząłeś tego dla kanału, tylko robiłeś to wcześniej, a kanał rozpocząłeś później, żeby mieć przy okazji frajdę z tego, tak? Tak, tak. I przekaz dla innych ludzi, żeby nie śmiecili. Tak, zgadza się. Jesteś prawdziwym antyśmieciarzem i chyba umieścimy ten film nawet na naszą grupę na Facebooku Antyśmieciarze. Bierzcie przykład z Bogdana, on sprząta zawsze z rana. Następne pytanie, Bogdanie. Kiedy następne spotkanie? A no, to już w następnym spotkaniu, no na pewno będzie, powiem tak, bliżej jak dalej, no. Aha, czyli coś się wydarzy? Myślę, że nie wcześniej jak po weselu mojego syna, ślubie. Aha. A ślub ma w lipcu, także myślę, że gdzieś w sierpniu. No bo jednak trochę jest
załatwienia przy tym wszystkim i wcześniej nie można, raczej nie będę miał czasu, będę zajęty. Mhm. Co zrobisz, jak już będziesz sławny i rozpoznawalny w okolicy? Myślę, że nie będę sławny, bo nie dążę do tego, żeby być sławny, ale powiem wam tak, patrząc na kanał na YouTube, tak jak wszystko się rozwija, to ja jestem zadowolony i powiem wam tak, nie chodzi o subskrypcje, o te kciuki do góry i tak dalej. To mi o to naprawdę, o, też tak żółwiki. Nie chodzi mi o to, o jakąś popularność wielką, jakąś kasę, żeby na tym zarabiać albo coś. Mi chodzi o to, żeby dotrzeć do ludzi, żeby po prostu nie robili tego syfu, nie śmiecili. Tylko mi o to chodzi, o nic więcej. A wiadomo, subskrypcje wiążą się z tym, im więcej subskrypcji i oglądalności, tym więcej do zasięgu. Do większej ludzi, ilości ludzi dotrze wtedy, no nie? To może na 100 ludzi, jak jeden się już zastanowi na tym, czy to wyrzucić. Nie, on oglądał ostatnio pana tatę i on to sprząta, ja tego nie będę wyrzucał, ja sobie do reklamówki, czy do czegoś tam wsadzę i wyniosę. To już jest dla mnie sukces, dla mnie. Czyli dla mnie sukces. Chodzi o to, żebyś został tak zwanym influencerem. Influencer to jest człowiek, który wybiera wpływ. Bo słowo influence w angielskim chyba znaczy właśnie wpływ. A moi drodzy, te odgłosy są dlatego, że jesteśmy w barze przydrożnym i tam jeżdżą ciężarówki. Także przebaczcie. A ja myślę tymczasem nad następnym pytaniem, żeby miało sens jakieś to pytanie. I nie wiem, wszystko idzie na żywo, moi drodzy. Nie ma scenariusza, nie mam kartki z pytaniami. Bogdan jest bardzo sympatycznym człowiekiem i myślę, że udała nam się dzisiaj bardzo wycieczka z żoną i z Bogdanem, i z Aresem, Bogdana piesem. Czego ci życzyć, Bogdan? No, jakie życzenie? No myślę, że... Mów głośniej troszkę, bo tam odciska, no. Myślę, że możesz mi życzyć tego, czego ty byś chciał, żeby ci życzyli. Zdrowia, szczęścia i pomyślności. O, właśnie. A, no. Super. No zdrowie najważniejsze. No. Jak nie ma zdrowia, to reszta odpada wtedy, nie? No. Takie indywidualne życzenia to wiesz, dla ludzi najważniejsze. To, co oni by sobie sami życzyli, dla siebie, to też bym tego chciał. I by było fajnie wtedy. Nie? Wszyscy się patrzycie na dobrego człowieka. Także popatrzcie jeszcze na niego. A jakieś kanały, które oglądasz, chciałbyś pozdrowić? O Jezus, ja powiem szczerze. Wybierz sobie jakieś trzy może, no. Trzy kanały takie, co najbardziej lubisz, no. Oprócz mojego, wiadomo, nie? No właśnie chciałem teraz powiedzieć, no ale dobra, nie. Nie będziemy ten zawodowy, to jest na pierwszym miejscu, to jest normalne u mnie, ale to już dobra, pomijmy. No Flaminga też często oglądam, pozdrawiam. Hej Kasiemka. Kaniów czysty. Kaniów czysty. Tam na dnie, super. Tam na dnie to w tą stronę, a nie, przepraszam, tak. No jest dużo naprawdę tych kanałów, bo ja mam całą listę i wieczorkiem jak sobie, wieczorkiem, no w nocy, bo ja zazwyczaj w nocy oglądam. I jak spuszczę sobie tą listę i tam wyświetlają się filmy, bo takie mam zaznaczone, bo te dzwoneczki wszędzie mam włączone, nie? No i sobie tam pykam, no każdy po kolei filmy oglądam. Czasami mi to zejdzie do drugiej w nocy. No ale no trudno, no po prostu i odpiszę coś tam napiszę i jakieś tego. I nie umiem spamiętać teraz, zaskoczyłeś mnie teraz. Przepraszam, nie chcąc. Musiałbym mieć listę i albo na telefon zobaczyć i wiesz, te wszystkie nazwy, no naprawdę, ale tam są tacy ludzie, naprawdę, no. Także pozdrawiam was wszystkich. No sorry, że tam może o kim zapomniałem, ale naprawdę no, teraz nie jestem w stanie. Jestem zaskoczony. Jadzia, zadaj pytanie. Jakie hobby? Jakie masz hobby? Masz jakieś hobby? Oprócz zbierania śmieci oczywiście. O, jakie mam hobby? No miałem kiedyś akwarystyką się zajmowałem. Znaczy to były to takie moje dyskus takie. Hodowałem sobie takie, miałem 450 litrów akwarium i lubiłem na ryb popatrzeć i tak dalej. Mm. Ale jakoś tam potem zrezygnowałem. Miałem kilka ładnych lat te ryby, naprawdę. I myślę, że do tego dojdę znowu, że założę sobie ten akwarium. Akwarystyka dla mnie to jest naprawdę bardzo interesująca rzecz. Ja myślę, że wszyscy chętnie obejrzymy te ładne rybki, jak będziesz miał, wiesz, w akwarium. Wszyscy obejrzymy. No. Mam nadzieję, że słychać Bogdana, bo te auciska z tyłu fest jeżdżą. No dawaj. A ogólnie to jedynie moje takie bardziej zainteresowanie i którym jeszcze też nie ukrywam, zarobkowym też w niektórych momentach mojego życia. No, taka remontówka po prostu, budowlanka. To jest dla mnie taki konik, taka pasja. Przerwij teraz, bo przypomniało mi się, że Bogdan też, moi drodzy, prowadzi
działalność charytatywną. Na kilku jego filmikach było widać, jak pomaga starszym ludziom w remontach. Jak to było, powiedz? Pomogłeś kilku ludziom, czy jednej rodzinie, czy jak? Nie, to kilku ludziom, kilku rodzinom, no nie? Bo teraz chodzi o to, że przestałem to robić z tego względu na pandemię, bo ludzie dzwonią i po prostu chcą po pandemii, żebym przyjechał, żebym im coś pomógł. Ale tylko starszym osobom pomaga, nie młodym albo coś tam, którzy mogą cokolwiek zrobić. Po prostu tylko starszym. Ci, co nie mogą, oni są schorowani, mają małą ręcinę, nie stać ich na tabletki wykupić, a co dopiero na jakieś tam remonty, a sufit im się wali, coś tam, inne rzeczy, no nie? I naprawdę mi jest ciężko odmówić. Oni dzwonią do mnie i robię też taką reklamę, różne wizytówki po mieście rozwożę. Takie karteczki też robię, że im zrobię to w ramach wolontariatu, no nie? Tutaj, że za darmo po prostu. Tutaj nie, i robię. Przy obiedzie dowiedzieliśmy się też, że Bogdan pomaga dwóm bezdomnym kolegom, których zna z młodości już właściwie. I mnie to ujęło, wiecie, bo nie ma takich ludzi za dużo, którzy chcieliby poświęcić swój czas lub środki finansowe, żeby pomóc bezdomnym. No, także jest to piękne moim zdaniem i jakbyś kiedyś nagrał, aby oni się zgodzili na to, żeby ich nagrać gdzieś i zrobić taki może z nimi, wiesz, filmik, byłoby fajne. Jesteśmy u Bogdana i mamy ten przywilej i chciałbym, mam taką prośbę do was wszystkich, którzy to oglądacie, subujcie kanał Pan Tata, żeby poszły subskrypcje do góry, żeby się rozchodziła treść. No bo to jest taka prawdziwa ekologia, nie? To jest to, żeby te śmieci nie zostawiać gdzieś na plaży, tylko zanieść dalej do kubła. Tym bardziej, że są lżejsze, prawda? W tą stronę do śmietnika. Niż jak się ich niesie gdzieś na plaży, prawda? No. Sorry, trochę ci ucięło twarz teraz. Zgadza się. No. Także, to co? Subujemy? Lajkujemy? Tak czy nie? Tak czy nie? Subujemy. Lajkujemy. Dobra, dzięki Bogdan. To ja dziękuję. Mamunia, zrób nam zdjęcie, chodź. Przytrzymaj nam telefon, my się pożegnamy z widzami. Fajnie się spotkać z zawodowym, polecam, naprawdę. To nie naciśnij tu pauzy. Jest bardzo przyjemna, fajna atmosfera. No, my się tu z Bogdanem pożegnamy. A ja siedzę. Jak tak, to tak. Hej, Kasiemka. No, narka. Jagusia nie wiedziała, jak pauzy zakończyć film. No to zakończamy moją jadzią. Jak tam było na wycieczce? Fajnie. Fajnie? A co pani chce powiedzieć jeszcze ciekawego? Dobra, żona moja jest nieśmiała. Moi drodzy, zakończamy tym pięknym tutaj widokiem nieba śląskiego. Do zobaczenia.